Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj sobie polecimy kolejną misję, to jest ostatnia easy misja. Później już kolejne są normal. I tutaj mamy hard misję. Tyle, że... O, tu mamy jeszcze normal. Tyle, że mamy trzy misje na tym biomie. To jest biom forest, czyli las. Później mamy biom kaniony. A tutaj mamy biom zimę. Zimowy biom, także zrobimy sobie tutaj te trzy misje, które zostały. Później prawdopodobnie pójdziemy na zimowy biom, no bo tutaj mamy difficulty hard. Zostały 3 dni do tego? Nie wiem, jak to działa. Tutaj 6 dni. 6. Nie wiem, czemu tam mam 3 dni. Nie rozumiem trochę tego. Tutaj mam 29 dni na tą misję. Kurde. Explore Icarus. Dobra, pójdziemy sobie na tą misję, zobaczymy co tam będzie. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. To co? Lądujemy. No i dobra, mamy lądowanko. Wszystko się trzęsie. No, zobaczymy. Otworzę sobie mapkę. Okej. Czyli nie mamy tutaj żadnych punktów specjalnych. I ta misja to jest Explore Icarus. Nie mam pojęcia, co ja muszę zrobić w tej misji. Okej, dobra. Jesteśmy tutaj. Aha, czyli na tej misji nie mamy nic do roboty tak naprawdę. Można ją skipnąć. Czy ja mogę od razu wylecieć z powrotem? Mogę. No dobra. To nieważne, nie było tematu. No i dobra, tę misję mamy zaliczoną. Więc mamy jeszcze dwie misje normal. Tutaj będziemy musieli coś pozabijać. A tutaj jakiś biosample zebrać. Dobra, to lecimy na tą misję. Pyk. Let's go. Dobra, lądujemy. Nasza misja to jest Track the Predator. Musimy znaleźć Predatora. Tutaj gdzieś jest. Zobaczę, spróbuję tam pójść bez ekwipunku. Zobaczymy, co będzie. Nie chciałbym zginąć, bo kurde, pół levela wtedy w plecy, ale. Ale zobaczymy. Dobra, wylądowaliśmy. I muszę iść tam. Dobra, jestem już tu na miejscówce. Coś tu muszę znaleźć, prawdopodobnie. Z tego, co widziałem, że są tutaj niedźwiedzie. Nawet jeden jest niedaleko mnie. W sumie tyle. Pyk. Która się na pewno przyda. Dobra, gdzie ja to mam? Gdzieś tutaj. Gdzieś indziej nie ma, nie. No coś tutaj muszę zrobić, tylko jeszcze nie do końca wiem co. No i wydarzyła się tragedia. Tutaj taki oto przyjaciel mnie dopadł. Kurde, szkoda, bo pół levela teraz tracę. Byłem tutaj, szukałem i póki co niczego nie znalazłem. No cóż, będę musiał tu wrócić. Niedźwiedzie są niebezpieczne i nie da się przed niedźwiedziem uciec. Po prostu się nie da. Jest za szybki. Dobra, udało mi się odzyskać moje itemy, na szczęście. No szkoda, bo jak widzicie, po lewej u góry mam ponad pół levela w plecy, nie? Także szkoda trochę tego levela, bo chwilkę się tu wbija. Dobra, znalazłem. Okazało się, że musiałem szukać czegoś takiego. O. Pyk. Interact. I teraz musimy iść w kolejne miejsce tam na górę. Dobra. Ej, dobra. No, tak. 15 minut szukałem, szukałem i ciężko to znaleźć. Coś takiego, też nie wiedziałem za bardzo czego mam szukać, nie? Więc to też nie było do końca łatwe. Dobra, także ja idę do kolejnej miejscowy. Dobra, znalazłem ślady na drugiej miejscowie. Także pyk.
Okej, okay, jeszcze mamy kolejną miejscówę, która jest tutaj dalej. Oj, w ogóle już powoli zima się pojawia. Tutaj już mamy zimę. Tylko ja chyba póki co nie chcę na tę zimę iść, bo nie wiem, co tam mogę spotkać. Także idę do trzeciej miejscówki. Chciałem sobie bazę zrobić taką na chwilę. Ale okazało się, że za blisko ogniska postawiłem łóżko moje i jak wstałem z łóżka, żeby przespać noc, to się podpaliłem, a razem ze mną się podpalił domek, także nieważne. Lecimy do trzeciej miejscówki. Ja nie wiem, ile jeszcze będzie tych miejsców. Ale możliwe, że jak będzie się zbliżać noc, to znowu jakąś tam chatkę małą na chwilkę postawię. No bo w nocy, kurde, powiem wam, że w tej gierce to nic nie widać, totalnie. A nie chciałbym w nocy się tym bardziej nadzieć na jakiegoś niedźwiedzia czy coś. Dobra, mamy ślady na trzecim miejscu, wie? Co się stanie? Musimy gdzieś iść znowu. O co tu chodzi? No dobra, tu jest napisane, że mam poszukać czegoś o zmierzchu. Także no co, ja jednak zrobię sobie tą bazę taką wypadową. Ale denerwuje mnie to, że nie działa ten progres postaci, no bo nie musiałbym robić co gierkę tego samego, nie? Teraz miałbym kusze, żelazne narzędzia i tak dalej, a tak to co gierkę muszę trzaskać to samo, to jest trochę męczące i irytujące. I w sumie żelazo też by się przydało, chyba. No ale dobra, ja biorę się za budowę prowizorycznej bazy na chwilę. No dobra, zaczęło się ściemniać. Pojawiła mi się tutaj czerwona kropeczka na mapie. Nie mam pojęcia, czego ja mogę się tam spodziewać. Na pewno zrobię sobie pochodnię, żeby cokolwiek widzieć. Damy ją sobie na piątkę. Pojemy sobie wszystkiego. Wezmę w razie czego jeszcze dynię tutaj. Ogólnie jak ktoś nie wie, to system jedzenia działa praktycznie tak samo jak w Valheimie, jak ktoś grał w Valheima, czyli można mieć trzy aktywne bonusy z jedzenia, no i każde jedzenie daje tam inne bonusy, nie? A jedzonko daje 75% maksimum health i 20% health regeneracji. Marchewki dają 75% staminy i 5% projectile damage. Oraz... O kurde, jakieś wilki. Oraz jagódki dają też chyba staminę. 50% staminy i minus 10% water consumption. Właśnie, napija się wody. No i dobra, lecimy zobaczyć, co tam na nas czeka. Przy okazji jeszcze przebiegłem się kawałek, ale kurde, nie znalazłem żadnej jaskini. Też jakoś bardzo nie chciało mi się szukać, bo i tak stracę to po tej misji, nie? Ale tutaj widzę, że jest jaskinia na K14. Dobra, więc w razie czego, jakbym poległ, jakby się nie udało. Ja nie wiem też czego się spodziewać, czy będzie jakaś walka. Jakby była jakaś walka i bym poległ, no to wtedy będę musiał się tam przejść i porobić sobie strzały żelazne najlepiej i różne takie rzeczy. No ale zobaczymy, już mam niedaleko. No i dobra, prawie już jestem na miejscu. Dobra, jestem tutaj. A więc ja to będę musiał zrobić. Exterminate the Predator. O kurde. Ja strzał nie mam. On mnie nie zostawi, prawda? O, zostawił mnie. Można go kejtować. Wiem, 23 poziom. Kurde, on ma dużo życia, ciężko będzie. Ale zobaczymy, na szczęście mam dużo staminy. Jest ucieczka. Nie wiem, jak on daleko pobiegnie za mną. Ale on nie jest taki szybki. Niedźwiedzie, z tego co wiem, chyba są szybsze.
Zgubiłem go. Halo? Kurde, problem jest taki, że ja nic nie widzę. Wy pewnie też nie. Nie wiem, nie wiem, czy mnie go trafiam, czy nie. Prawdopodobnie nie. Samo jak nie wiem, ile on mi zada damage'u. Chyba nie chciałbym tego sprawdzić. Palimy sobie pochodnie, ale ona niewiele też da. Ja nie wiem, gdzie on jest. Tam się coś świeci. Dobra, tutaj jest. On się na coś rzucił. Na wilka. Chłopcy swoich atakuje. No dobra. Czyli teoretycznie jest to do zrobienia, ale nie jest to takie łatwe. Jak tu już wchodzę, to jest muzyczka i on zaczyna atakować. Chciałbym mu headshoty walić, tylko że go kurde nie widzę. Gdzie ty jesteś, chłopie? Tutaj. O! O, jest za mną. Dobra. No nie jest to łatwa walka, kurde, w nocy jest taka lipa, tak jak mówiłem, w nocy nic nie widać, nie? Dobra, dostał headshotika. No, mozolna trochę walka, no ale nie chcę umrzeć. Prawdopodobnie uda się to zrobić. Dostanie headshotika. O! O Jezusku. O, nie bije dużo. Kurde, myślę, że jakbym miał dzidę, to dzidą bym go porobił. Dobra, jak tam hita dostanę... O Jezusku. Jak hita dostanę, to nic strasznego nie będzie. Pyk, pyk. Dobra, dostałem hita i on wraca. Ja sobie mogę tutaj mu strzelić. Oczywiście jakbym widział, gdzie on jest, to by było pewnie łatwiej. Nie mam kości, żeby strzały zrobić. To może być mały problem. Dobra, zrobimy sobie z 25 stone arrowów. Dobra, ja muszę iść, bo on się regeneruje. Dobra, są posiłki jego. Bóg mi się popsuł. Dobra, dostał hita. O, dobra, naprawiamy łuk. Zregenerował się, czy nie? Nie. Okej, okay, hitek. Drugi hitek. Trzeci hitek. I ucieka. Pojem. A, on go atakuje, tego wilka. Kurde, powiem wam, że tymi wood arrowami to jest tragedia.
Mam wrażenie, że one damage nie robią. Dobra, on zaatakował sobie wilka. A wilku nie. Powiem wam, że te wilki są groźniejsze kurde od tego bossa. Większy damage robią. Mam być szczery, ja bym sobie pokroił ogólnie tego wilka. Potrzebuję kości. O. Nożyk mi się rozwalił. Idzie do mnie? Tak. O Jezu. No dobra, jest ciężko, bo zaraz umrę, a nie chciałbym. Bandaże sobie zrobię. Żeby mi się troszkę HP zregenerowało. Kości chyba nie zebrałem, niestety nie. Dobra, mamy kości. On idzie na mnie? Chyba nie. Mamy 6 bone arrowów. Dobra, jednak na mnie idzie. Mam low health, a nie chcę zginąć, proszę. Nie mam nic do leczenia. Dobra, z 2 hity jeszcze dostanie i umrze. Tylko ja nie mogę dostać hita żadnego. Nie, bo on się kurde regeneruje, to jest lipa właśnie. O, on wilki przywołał. Nie widzę go. Kurde. Sprawa wygląda tak, że byłem jednak w kopalni, zrobiłem sobie lepszy łuk, zrobiłem sobie 50 flint arrowów, które mają 15% większy critical damage i 63-70 projectile damage. Jest to więcej od stone arrowów. Z tego co widziałem, to wilk w głowę dostał około 300, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. A bosik ma... Ten wilk ma pół HP. I mogę z nim walczyć w dzień. Tak więc koks. Ale ma dużo HP chłop. Kurde, on tak skacze, że ciężko trafić w niego. Nie uciekaj, nie. Chcę walczyć z tobą, nie regeneruj się, proszę. O, wyłaź z nory. Mogę sobie strzały pozbierać. No, o co z nim chodzi? Halo? Raczej ja nie mogę prawdopodobnie za daleko uciekać, bo on wtedy znika do nory. Dobra, umarł. A nie mogę go nawet oskurować, potrzebuję lepszego nożyka. Dobra, i mały wolf bossa zabitego. No, także idziemy do miejsca ewakuacji. Tak więc misję uważam za zakończoną. Odlatujemy. No dobrze, tak więc niestety progres znowu straciłem. Ale zostały nam tutaj jedna misja do zrobienia, normal. No i później już kolejna misja będzie na zimie.
Także ja wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.